Cześć, cześć. Witam Was serdecznie. Jedziemy na piąty zlot samochodów elektrycznych EV Klub Polska w Łodzi. Zlot jest jutro, ja jadę już dzisiaj. Plan jest taki, że ponieważ są informacje, że na miejscu mogą być problemy z ładowaniem, bo tam będzie dużo samochodów elektrycznych, się zjedzie, że najlepiej przyjechać z zapasem energii. Więc plan jest taki, że będzie jedno międzyładowanie na Greenwayu w porcie Radomsko. A tak to oczywiście jadę z Krakowa. Oczywiście jadę moją Teslą Model 3 Long Range. Resetujemy pomiar. I ruszamy. No to jesteśmy. Greenway Port Radomsko. Spróbujemy się podpiąć. Co ciekawe, ABRP mi pokazywało, że dojadę tu z 25%, a mam, uwaga, tylko tutaj sobie ten, mam, dojechałem, 47%. Jak sobie zobaczymy na podróż, czy na nasz pomiar, to przejechaliśmy 192 km, zużyliśmy 32 kWh, i 164 Wh na kilometr. A jechałem S-ką i autostradą. Skąd się to wzięło? Prawdopodobnie wzięło się to stąd, że były korki, były roboty drogowe, były ograniczenia przez to prędkości. A on, ABRP prawdopodobnie liczył, jakby ich nie było. Także tak. Tak to wygląda. ABRP mówił, że musi pododać do 55%. Ale ja się po prostu podepnę. Pójdę zobaczyć, co tu jest. I zobaczę, może coś przekąszę na szybko. Dobra, idziemy się podpinać. Mam tutaj kartę, więc zaraz będziemy się podpinać. Dobra, się stało. Dobra. W ogóle. W ogóle tutaj na porcie Radomsko jest taki wielki parking dla tirów. I znaleźć tą restaurację tutaj przy Polish Kebabie, znaczy restaurację, nie restaurację, restaurację było znaleźć prosto, ale znaleźć tą ładowarkę, co jest tutaj, to wcale nie tak prosto. Dobra, teraz zobaczymy, bo ten tutaj, tak se stanął na linii bardzo fajnie, więc nie chciałem obok niego tutaj się wpychać, więc wjechałem tutaj i jeszcze zostawiłem miejsce, jakby w międzyczasie ktoś przyjechał, bo jestem miły. Natomiast zobaczymy zaraz, czy będziemy w stanie się podładować. Właśnie. Ok. Wychodź. Dobrze. Jest. Ok. Ciągnie. Proszę bardzo. Ciętnie. Czy uda mi się jedną ręką? Chyba nie. Dwoma rękami. Dobra. Jest zablokowane. Więc teraz przypinamy, przekładamy moją kartę Greenwaya. Proszę bardzo. Rozpoczęcie procesu ładowania.
dostępne. Dostaniemy ile? Mamy 46% według niego. Nie dostajemy moc. Uwaga, uwaga. 75 kW. Mamy nierozgrzaną baterię, poza tym co oczywiście rozgrzaliśmy samą jazdą. Więc... O! Podskoczyło. 96, 97, 98, 99, 100. 100 kW mamy i jeszcze leci do góry. Dobrze. Zobaczmy zatem. Może się nie opłaca. 103 kW. No, przy tej... przy tym poziomie naładowania baterii 103, czy tam 102, 101, teraz trochę spada, nie jest wcale złym wynikiem. Już mam 49%, za chwilę będziemy mieli te 55, ale tak jak mówię, ja się tutaj rozejrzę na porcie Radomsko i zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. No. A potem już do hotelu. Zobaczymy jeszcze dokładnie później, jak to wszystko wyjdzie. No, szybkie hot dogi na stacji moja. Szybka toaleta. Kupiłem sobie jakiś napój, jakby taki kawowy, kofeinowy. I mamy ile? 67%, 68%. A przypominam, dalej ładujemy się z mocą 73 kW. A przypominam, że miałem naładować tylko 55, więc mamy zapas. Prognozuję, że dojedziemy do celu z 51% baterii. A w ABRP, ten co wyznaczył mi tak trasę, zaznaczyłem, że chcę mieć 30%. No, wygląda to całkiem nieźle. No, to się będziemy odpinać. Zatrzymujemy ładowanie i odblokowujemy gniazdo ładowania, co powinno nam przerwać sesję. 69%. Jest. Dobra. Przepraszam, macham tym, ale to jest ciężki kabel. Kratyszka, no i tam kazała. Dobrze. Spróbuję jeszcze tutaj troszeczkę kabel. O! Dobra. Jedziemy. No i jesteśmy na miejscu przy hotelu, gdzie będę nocował. Dojechaliśmy z 51% baterii. Czyli jest zdecydowanie więcej niż potrzebujemy. A jak wyglądał przejazd ostatecznie? Teraz było troszkę luźniej i więcej było autostradowej prędkości, więc pewnie nam zużycie trochę wzrosło, ale nie tak bardzo. Przejechaliśmy 271 km, zużyliśmy 44 kWh energii i średnia energia wyniosła 164 Wh na kilometr. Czy to dużo, czy to mało? Moim zdaniem dość mało, ale to już możecie sami oceniać. Dobra, to by było na tyle. Ja się idę check-inować i powoli ogarniać w pokoju, w hotelu. A jutro mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać z samego eventu, czyli spotkania IV Klubu Polska, a przede wszystkim skorowodu samochodów elektrycznych. No to mam nadzieję. Do zobaczenia.
No, cześć. Dzisiaj dzień zlotu. Jedziemy na myjnię, mimo że mimo wszystko, jak widać po szybach, troszeczkę pada, to jednak myślę, że przyda się lekko odświeżyć auto, żeby wyglądało w korowodzie ładnie. No i myślę, że powoli będziemy jechać na miejsce. A mamy po nocy 47%, ponieważ cały czas chodził tryb wartownika. Przepraszam bardzo. Także jedziemy. Mamy godzinę 11:18. O. Mamy 43% baterii. Autko jest wysprzątane, na ile się dało. No i ustawiamy się teraz tutaj do korowodu. Mam nadzieję, że mi się uda jakoś go nabrać, jak już będzie. Dobra, jest 11:54. Za chwilę rozpoczynamy korowód elektryków, czy tam paradę, czy jak to nazwać, przejazd. Jesteśmy tutaj na tym zlocie EV klubu. Teoretycznie jest tutaj się odbywa. No, spotkałem paru znajomych krakowskich. Mam nadzieję, że poznam też nowych. Ciekawych rzeczy, co widziałem. No, widziałem dużo tych rzeczy, które były na EV Experience. Niektóre poznaję już z powrotem. Dużo oczywiście Tesli, trójek, Y-ków, S-ki. X-ów nie widziałem za dużo. Leafy jedynki oczywiście też dość dużo. Mnóstwo ID Buzzów za mną stoi. To jest akurat od dealera Volkswagena. Za mną właśnie się ustawi jakieś Audi e-tron. No i co jeszcze? Jest to oklejone BMW i4 M50. Jest Subaru Solterra. To jest ciekawe, bo tego chyba jeszcze nie widziałem. Jest Mitsubishi IMF. Będzie też ekipa krakowska z Ionem, który w nocy dzisiaj dojechał do Gdańska z Krakowa. Mam nadzieję, że dojadą. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Widziałem jakieś tutaj jakiś Volkswagen ID4 chyba obok mnie, GTX. Jakieś Mercedesy widziałem. No, standard bez przelotu ciężko zrobić, ale tutaj dla tego setupu, żeby ten przejazd jakoś nagrać, to jednak stwierdziłem, że to jest ważniejsze niż robienie tego przelotu po wszystkich autach. Ale aut jest dużo. Zajmują całą ulicę tutaj i z tyłu jeszcze na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w centrum. I będziemy jechać do manufaktury, do takiego centrum handlowego. Jest 11:57, za 3 minuty zaczynamy. A tu właśnie widzę kogoś z koszulką z wyprawy do Gigafactory Berlin, na której nie mogłem być i mam nadzieję, że mi się w przyszłym roku uda. No bo to jednak zawsze atrakcja, zawsze będzie fajnie zobaczyć, jak te Y-ki produkują. No.
Ja tutaj widzę, że mnie śledzi kamerka, że wszystko działa fajnie. Będziemy jechać. Mikrofon mam bezprzewodowy, ale bez osłonki na wiatr, więc będziecie słyszeć, jak to jest. Chociaż trochę wieje, jak otworzę okno. Jest przewiew, no to nie no, wieje dość mocno. Na razie nic nie jedzie, więc to nie robi wrażenia, ale jak będziemy jechać, to prawdopodobnie wrażenie będzie lekko inne lub podobne. Zobaczymy. Na razie zamknę te okna. No i jest mokro, bo tak lekko pada deszcz. Teraz nie pada na szczęście, więc może akurat na sam przejazd się uda. No nic, zobaczymy. No, 11:59, jeszcze minutka. Myślę, że powoli mogę odpalać. No będzie widać tyle, ile będzie widać. Niestety nie za bardzo mam patent na pokazywanie drogi na tej kamerce. Ale dobra. Mamy wszystko odpalone. Dużo osób w koszulce FV Klubu Polska. Jest i przewodniczący Łukasz Lewandowski. Zapowiada się całkiem fajna impreza. Nie wiem, czy lepsza niż EV Experience, które było najlepsze na razie z imprez, w których byłem. Lepsze niż Eco Slot. Natomiast ten przejazd fajny, fajny. O, przepraszam. O! Tutaj, tu. A, dziękuję. Już mam. Naklejki dostałem. Dwie naklejki, jedną czarną, drugą białą. Ale już mam z tyłu przyklejoną, więc będzie bonusowo. Do schowka sobie schowam. Dobra, wszystko pozamykane. Pin schowka. Cyk. Nie wiem, czy pasy nie szorują mikrofon. To będzie słychać, to kurde będzie lipa straszna. Ach. Nic. Może kiedyś nabiorę wprawy. Teraz zrobię te filmy na tyle sporadycznie, że jest jak jest. Totalnie nie jestem profesjonalistą, jestem totalnym amatorem w tej dziedzinie. No, ale widzę właśnie, przejechał teraz. No. Wy nie mieście widzieć, bo to z drugiej strony tam. Rower elektryczny z DPD. Więc no fajnie, że kurierzy rozwożą różne paczki za pomocą rowerów elektrycznych. 12:01. Nic się nie dzieje. Dobra, zaraz będzie się dziać. O, jesteś to taki głośny wisk. To był ten rower elektryczny od DPD. No, tak zupełnie cicho to nie będzie, bo tutaj widzę, że za nami jeszcze jakiś ruch jest. Okej. Tam widzę tylko pana, który z kamerką i gimbalem też ładnie działa. Super. Kurde, dużo osób w tych bluzach z FV Klubu. Jakby mieli. Sobie muszę załatwić taką. Dzisiaj jest zimno. Ja mam tylko sweter.
swój. Teraz ściągnąłem, bo tu jest ciepło w samochodzie. Tartu miałbym na też taką identyfikacyjną na właśnie z jazdy w Łodzi. Ej. No właśnie, autobus przyjechał, oczywiście spalinowy, bo słychać było głośne. No nic. Spalony. 42% baterii. Myślę, że na przejazd wystarczy. Na powrót nie, oczywiście będę musiał później odwiedzić ładowarkę, ale to i tak wiedziałem, że będę musiał odwiedzić ładowarkę, więc zobaczymy, czy na miejscu będzie jakaś możliwość. Ma być niby jakaś możliwość w tej manufakturze, ale pewnie będą oblegane przy takiej ilości aut elektrycznych w jednym miejscu, jak tu jest. O 12 mieliśmy zacząć przejazd. Lada moment, lada chwila. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze gdzieś robią zdjęcia. Pan dość dokładnie obejrzał stojącego przede mną Indreka czarnego. No oczywiście. No to będzie takie, bardziej statyczne. Bardziej takie, będzie widać mnie, jak jadę. Mam nadzieję, że to będzie mimo wszystko interesujące w jakimś stopniu, bo chociażby może będzie widać, co się dzieje za mną. Nie wiem, czy widać tego Audi, co tam stoi. Na pewno widać, co się dzieje po bokach. A. Coś jedzie. Jakiś straż pożarna, ale nie do nas. Żaden elektryk się nie zapalił. To nie elektryk. Bo jechało tam w poprzek, a cały ten zjazd i cały ten przejazd będzie wzdłuż tutaj Piotrkowskiej. No. 12:07. Nic się nie dzieje. La 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 la. Znaczy, może nie jest tak, że nic, ale niewiele się dzieje. Czekają, że sobie poprzylejają te naklejki. Ci, co nie mają, ale i tak widzę. No, przede mną w Y-ku naklejki sobie nie przykleił. Może tak po prostu rozdawali. Ja mówię, no, ja już naklejkę mam. I naklejka się nigdzie nie będę, no ja zapasową. Ojej. Tu jakieś niezadowolone dziecko. Bywa. Teraz ludzie tu chodzą, rowery jeżdżą. Tak bym powiedział. O,
jakiś spalinówka przyjechała. Z drugiej strony, no tak bym powiedział. Słabo. No gdybym stał po drugiej stronie, to byście mogli widzieć więcej, co się dzieje. Tutaj to tylko widać może jakiś ludzi. Też nie wiem, czy widać. Pod tym kątem. Widać, kurde, ścianę budynku za oknem. I to okno nie ma tam. No. Ekspozycja jest zrobiona na mnie, na wnętrze samochodu, więc tam wszystko jest prześwietlone. Profesjonalizm. No ale nic. Chciałem zrobić relację, to będzie, kurde, relacja. Relacja taka, że jest 12:09 i nic się nie dzieje. Ludzie chodzą. Tu ktoś w koszulce V-klubu. Nie koszulce, przepraszam, bluzie. Tej bluzie, co ja bym chciał, tą bluzę. Nawet drogą kupna nabyć. Może. Byłoby fajnie. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą bym polował. Nie wiem, czy się uda, mianowicie naklejka. No naklejka V-klubu fajnie, ale chciałbym naklejkę Tesla Owners Poland. No ale nie wiem, oni tu niby są, ale nie. Nie wiem, gdzie się zdobyła takie naklejki. Ja mówię o tym dlatego, że widziałem taką na samochodzie. Widziałem naklejkę Tesla Owners Poland i nie wiem, czy to tylko ci, co zapłacą składkę, mogą dostać, czy mimo wszystko jednak tylko na przykład przewodniczący klubu może mieć taką naklejkę. To się muszę dowiedzieć po prostu. Bo jeżeli się da, no ja bardzo chętnie i wesprę, i naklejkę sobie przykleję. Dobra. Widzę, że ludzie powoli już wsiadają do swoich samochodów. Możliwe, że w końcu zaraz będzie się coś działo bardziej. No. No nie wiem, co mam robić, śmieszne miny robić. Nie wiem, co mam robić, jak kurczę tyle czasu. A... To jest jawne oszustwo. Ktoś też już jest zdenerwowany, że tak późno. Okej. To się zaczyna ruszać. Czy nie bardzo? Tak, coś się zaczyna ruszać. Dobra, będziemy chyba jechać. Dzieje się. I słuchajcie, ruszają samochody. Czy cokolwiek słychać? Troszeczkę słychać, ale tylko troszeczkę. Gościu! Znaczy ten za mną może się jakoś... Leciutko może się przybliżyć do tego... O, jadę leciutko, dobra. Coś się zaczyna dziać, jedziemy powolutku. Dobra,
słuchajcie, no nie, ja muszę otworzyć okno. Chociaż na chwilę, żeby było słychać, co się dzieje. Dobra. Tylko, że jest chłodno. A dobra, wyłączymy sobie klimatyzację. Żeby nie grzała niepotrzebnie. Teraz będziemy... Dobra, co my tu mamy? Przesunęliśmy się troszkę do przodu i na razie stoimy. Poważnie? Słuchajcie, no niesamowite. Nie zablokowali ruchu. Takim przejazdem tyle aut, a nie zablokowali ruchu poprzecznego. No niesamowite. No to powinno po prostu być... Nie wiem, no... Urządzenie odłączone? Ty nagrywasz jeszcze? Halo? Żyjesz? Nie mówcie, że się wyładował. Nagrywasz jeszcze, prawda? Mam nadzieję, że tylko mi się rozłączył telefon. Chyba tak. Dobra, lecimy. Najwyżej nagranie stracę. Dobra, jedziemy. Dobra, zrobimy chyba na... Widzę, że wszyscy do jednego lecą, więc zrobimy chyba na... To się nazywa? Łańcuszek. Tak? Zabrawiamy, że to... Zakładkę. No, stawiamy się w jednym tym rządku. Kurde, no nie mam pojęcia, czy to jeszcze nagrywa. Denerwuje mnie to strasznie, ale... Będę udawał, że nagrywa, najwyżej się nie nagrywa i trudno. Ha, czekaj. Mówi, żeby jechać dalej? Dobra, tak. No to jedziemy. Nie przepuści ładnie. Słuchajcie, jaka cisza. Już jedziemy. To jest to. Lexus RZ450E. Też pięknie. Czyli też na platformie Toyoty BZ4X samochód. Już mamy dwa, czyli Subaru Solterra i tego Lexusa. Tylko, że Lexus na razie stoi. Nie wiadomo czemu, może dlatego, że tutaj przejeżdżamy przez bramę EV Experience. To prawda nie jest EV Experience, ale jest to brama EV Klubu Polska. Czyli startujemy. A tu stoją spaliniaki, dlatego coś słychać. Spaliniaki kontroler taki. Wow, co tu się dzieje? Tu jakiś taki kabel jest i ten kabel... Trzeszczy strasznie. Jak się przez osłonę tutaj przejeżdża. Tak, jeżeli kamerka padła, no to duży minus dla DJI i Pocketa. Teraz już się nie będę tym zajmował.
miejsce czuć zabezpieczone w ogóle, czy? Ok, jedziemy w prawo. Dobra. Ok, trzeba przyspieszyć. Co? Jakiś spaliniarz za nami się wtrynia. Kurde. Okej, nie no, lepiej to w Modlinie wyszło na torze ten przejazd. Tutaj jest tak... No nie będzie tak fajnie cicho. Czemu on stracił połączenie? Nie zrobiono urządzenia. To bardzo ciekawe, bo rozumiem, że jeszcze działa. Dobra, słuchajcie, czekajcie. Halo. Przepraszam bardzo. Ale naprawdę, no... Kurde, ale lipa, to w normalnym ruchu jedziemy. Tak? Nagrywa się czy nie? Dobra, cały czas się nagrywało, ale coś się wypierniczyło. Bym się udał połączyć z powrotem telefon. Nie znaleziono urządzenia. Czyli jak się nagrywa, to już nie można. Dobra, nieważne. Never mind. Znaczy, że się nagrywało. Dobra. To nagrywamy dalej. Dobra, jedziemy. Kurde, co to za przyjemność jechać razem ze spalinowymi, no. Normalnie światła mają działać. Nie jest to w żaden sposób zabezpieczone, no. Nie powiem, że mi się to dość średnio podoba. Okej, teraz musimy tutaj zjechać, tak? Ładna, dobra, niech sobie Peugeotik przejedzie. Nie wiem, na ile mnie widać. Może być widać moje nogi na przykład. Ale tak na szybko nie mam jak za bardzo poprawić kadru. Profesjonalizm, no, jutro będzie widać na pewno. Łączenie nie powiodło się. No nie widzicie. Tam ci nie wyjadą. Lewym. Co tu się dzieje? No ale słuchajcie, no. Czy wy słyszycie, jak tu jest cicho? Poza tam. Tam oczywiście jadą normalne auto, ale tutaj ten nasz przejazd jest. No, i właśnie spaliniar nam przejechał. No, jak mam wam pokazać efekt przejazdu elektryków przez miasto? Jeżeli...
jadą z nami też spaliniaki normalnie. O... 41% baterii. Uda to troszeczkę to podnieść. O, będzie mnie lepiej widać. Bo teraz stoimy akurat, to mogę sobie poprawić. Powinno być mniej więcej widać teraz. Ale nie mam jak sprawdzić, bo nie mam podglądu. Na aplikacji, aplikacja w telefonie się, że tak powiem, przestała współpracować. Ten, tutaj są różne plakaty różnych. Polityków, kandydatów do... na wybory. Przepraszam, że tak wyrywkowo teraz strasznie mi wszystko wychodzi, ale ja muszę tutaj mniej więcej skupiać się na tym, co się dzieje przede mną. A przede mną Tesla Y, nuda, a za mną, co zobaczę na kamerce, za mną Leaf, jedynka. No jak ja wam mam mówić o ciszy? O braku spalin, jeżeli zaraz obok nas jadą kurde spalinówy. Niesamowite. Powiem tak, tutaj EV Experience wygrywa, bo mimo wszystko na torze, jak były same elektryki, można było dostrzec, co się dzieje, jak same elektryki jadą. A tutaj... tutaj nie. No ale nic. Może później będzie gdzieś kawałek, że będą same elektryki tylko jechały. Natomiast na razie... No i to, że wydawało mi się, że... No, przejazd jest totalnie niezabezpieczony. I... to jest moim zdaniem słabe. I może narzekam, ale... ...41% baterii. Zobaczymy jak na ten sam event w tej manufakturze będziemy... ...wbijać. Z samego eventu pewnie nie za dużo porobię, chyba że będzie coś bardzo ciekawego, bo tam w sumie będą... ...jakieś wykłady na scenie. Tak jak mówię, no... EV Experience dla mnie wygrywa właśnie tym przejazdem, co tam był. Na razie dla mnie. Zobaczymy. Jeszcze. Właśnie nie powinienem oceniać, zanim się to nie skończyło, co prawda, ale... Słyszycie to, kurde. Stoimy
niby w korku. A obok nas spaliniaki stoją i smrodzą i hałasują. Na szczęście przede mną i za mną nie, ale obok już tak. I to jest moim zdaniem słabe. Nie wiem, czy nie zamknę tego okna. No jak się zamknie okno, to nie słychać, niby jest wszystko fajnie, ale... No to jest dla mnie no, troszkę rozczarowanie jednak. Wyobrażam sobie, że będzie podobnie właśnie jak na Evil Experience w Modlinie, że będziemy jechać właśnie takim korowodem jeden za drugim. A to jest po prostu taki przejazd, dużo elektryków na raz, ale no nie jest to taki korowód, gdzie jest rzeczywiście zabezpieczone. O Jezus Maria! Nie widzicie tego, ale przed chwilą właśnie jakiś spalniak, dobrze, że zamknąłem okno, przed chwilą jakiś spalniak po prostu nas smrodził, jak wypuścił po prostu takie kłęby czarnego dymu. No niesamowite. Tak. Przejazd elektryków. Mam nadzieję, że przy samym wjeździe na tą samą manufakturę będzie coś inaczej, bo... Ten przejazd, on mało pokazuje. Może, nie wiem, reklamuje elektryki, ale jak reklamuje elektryki? Lepiej reklamuje właśnie Evil Experience. Lepiej reklamuje tamten przejazd, bo wtedy naocznie po prostu nie słychać i nie czuć. A tutaj wszystko psują po prostu spaliniaki, które mimo wszystko cały czas normalnie po prostu jeżdżą. Ten efekt. No nic, dobra. Nakręciłem się na tym temacie. Troszkę koreczek bym powiedział. No właśnie to też jest... Dlaczego moim zdaniem powinno się mimo wszystko takie przejazdy zabezpieczać tak porządniej? No, spaliniacz się jakiś za mną, kurde, wbija. Super. Właśnie o to chodzi. Niby małeś przez elektryków, a pomiędzy nimi się normalnie spalniaki wbijają. Jeżeli już, moim zdaniem, po prostu ludzi, kurde, miejscowych, to mnie tylko wkurza. Tak? Tylko bardziej może wkurzać. Bo nie jest to w żaden sposób zabezpieczone, nic nie jest zablokowane. Jedziemy normalnie po prostu... No nie, no zresztą fajnie się spotkać, fajnie zobaczyć, fajnie przejechać, ale kurde, mogło być to lepiej zorganizowane. Połowa filmu będzie moje narzekanie na to, jaki ten przejazd jest źle zorganizowany. No ale co ja wam pokażę w takim kadrze? Nuda, przede mną Tesla i za mną spaliniak. Tu ktoś holuje jakiegoś spaliniaka, żeby był zabawniej. Ja nie wiem, co ten przejazd ma pokazać. Spójrzcie, jeśli jesteśmy fajni, jakie mamy zarobić te samochody, no to...
spoko, ale nie do końca mój klimat. Ja jednak wolę, żeby on coś więcej pokazywał. Na razie pokazuje to, jak dużo samochodów elektrycznych może zaszokować miasto. O Jezus, tu jakiś smrodzi przede mną spaliniak. Dobra. Ja tam się akurat cieszę, że ja tego nie robię. Ale czy ludzie się cieszą, że przyjechało tyle elektryków do miasta? I kurde, zakłóca ruch? No nie wiem, nie wiem. Op, dobra. Tutaj? Dobra, dobra. No tutaj jak nic, dobra. Nawet nie ma sensu otwierać tego okna, bo spalniaki są po prostu wszędzie. O, dobra, jedziemy. Dziunkt. Na ten pas? Nie. Czy nie? Nie na ten pas. Dobrze, ja. Puść mnie, kurde, hybrydo pierniczona. No i to jest to, o czym mówię. No normalnie jedziemy w ruchu. Normalnie w normalnym, kurde, ruchu. Ja miałem, kurde, przekonanie, że to będzie zabezpieczone. Jest to. Okay. Widzę, musimy jechać tam. Dobra, albo coś robisz, albo nie wiem. Dobra, gościu, uczesz mnie. Dziękuję. Albo przepraszam. Ale kurde, no, średnia, średni pomysł, bym powiedział. Teraz przede mną spalniak, za mną spalniak. No po prostu super przejazd elektryków. No, no super. Super korowód, kurde. No nie jest korowód, tylko... Byłem przekonany, że to będzie jakiś korowód. Zawsze było, że przejazd, ale... No, no właśnie. No i już zwalnia. Jesteś, już czuję spaliny, kurde, w tym, w kabinie. No... Najfajniejsze, kurde, zostało, kurde, jak się było już na tym EV Experience, to ten przejazd, no, dużo gorszy. Zaraz się tu, kurde, zgubię i tyle będzie z tego całego przejazdu. No tak, niby była mapka, mogłem sobie to sprawdzić, ale jednak mimo wszystko, kurde, a to jest jakiś leaf. Tutaj wszystko stoi w prawo. Wszystko idzie w prawo? Nie, czy coś idzie. W prawo jadą.
No nie. To ja muszę, czekajcie. No i lipa, i po przejeździe. Czy będę w stanie zawrócić? Nie, tu jest ta Tesla. Pojechałem za tą Teslą. A tam wszyscy skręcali. No i właśnie, o tym mówię, kurde, żeby to było zorganizowane. To bym się, kurde, nie pomylił. Przecież pierwszy raz tu jestem. Dobra, man... Teraz Tesla. Prowadź do rynek manufaktury. Dobra, jadę normalnie do tej manufaktury. Gdzie to było? Proszę mnie, to z drugiej strony chyba, żeśmy jakoś... No kurde, nie wiem, oni tam skręcili. Ja mogę spróbować... Po prostu, no. Lipa, no straszna lipa. Trafiłem w jakiś korek. No. No i tyle, to by było na tyle, proszę Państwa, z przejazdu. Spalniak mi smrodzi do kabiny. Sorry, ja jestem po prostu tak, narzekam strasznie. No, naprawdę. Czy ja mogę skręcić tutaj? Gdziekolwiek i dojechać, się wymiksować z tego korka. Bo korek jest masakryczny. Czy mogę tutaj? Spróbujemy. Nie, sorry, nie, tu jest. Przepraszam bardzo. Nie ma przejazdu. Za bardzo. Nic, muszę stać. Muszę stać w cholernym korku spaliniaków. No, super. Mam nadzieję, że później na imprezie będzie coś jeszcze fajnego, co mi to wynagrodzi, bo po prostu... Następnym razem wbiję sobie trasę dokładną do mapy, o nawigacji po prostu. Dobra, chyba będę musiał ten materiał mocno poprzycinać. 12:44. No niesamowite. Tak, manufaktura jest ten. Dobra, ta Tesla tu też tędy jedzie do tej manufaktury. Przynajmniej tyle, że nie ja jeden zabłądziłem. Marne pocieszenie, ale zawsze jakieś. Ojeju. No słuchajcie, rozczarowany jestem strasznie.
czarna tablica i smrodzi z rury. Jakiś tutaj dziad. No to jest przejazd przypominający posiadaczom elektryków, jak spalinówki są słabe. No cóż, może tak. Za 200 metrów Dacia, nie, moment. Prawo w Drewnowska. Dacia Sprint jeszcze jakaś tutaj. Ale ona nie jedzie do manufaktury, ale wydaje mi się, że to jest ta, co ją widziałem na tym. Straszna lipa. Bip. ...40% baterii. No i jakbym, tak jak z ABRP sobie wczoraj wytyczyłem, przyjechał z 30%, to miałbym już 20 i byłoby... troszkę nerwowo. Ale może nie, w sumie 20 jeszcze dużo. 10 to jeszcze dużo. Mało to jest 5%. 5% to... Wtedy trzeba szukać ładowary. 40 to... Och, och, och. Ciekawe, czy tym Ionem zdążyli. Gdzieś tu też jadą. Ale kurde, straszne to jest, no. Po co to? Stoi się, kurde, w korkach. Mam nadzieję, że w tej manufakturze chociaż będzie fajny ten event. Albo czyli fajnych ludzi spotkam. Bo przejazd. No i stoi się w tym korku, no. Jeżdżą jacyś motocykliści, kurde. No. Warczą, że nawet przez te moje wyciszone szyby. Na razie to musi być głośno normalnie. Nie wiem, czy mikrofon to złapie. Mikrofon powinien złapać. O, jesteś. Moc mnie swędzi, przepraszam. O, no panie Clio, no, jedziesz. Muszę się wkurzać. Jadą na zakupy do tej manufaktury teraz. Słuchajcie, no po prostu jest jakaś masakra. No, EV Club Polska musi się bardziej postarać. Nie wiem, czy w ogóle to było. Zgłaszane, jakaś impreza masowa, cokolwiek. Ten przejazd w sensie, bo pewnie sami manufakturze to tak, ale... Czy przejazd był, to nie wiem. No nic, no, słuchajcie. Musimy dojechać do tej manufaktury już teraz. Na pewno zastanawia ta Dacia, co? Tam za nami jechała. No nie, no
stoję normalnie w korku między spalniakami. No. Co jest fajnego w takim przejeździe? Poza tym, że się jedzie swoim fajnym samochodem. Z innymi fajnymi samochodami. Gdzie nie gdzie, ale... Czy meta? Zobaczymy, może meta jest fajna. W jakiś sposób. Może starta, może to spotkanie, które było wcześniej, bo to spotkanie było fajne. Że się oglądało się te samochody, rozmawiało się z ludźmi. To było fajne, ale ten przejazd, sam przejazd, wypatrzeń na sam przejazd i to porównując, tak jak mówię, no to, że w Modlinie to było na zamkniętym torze, no ale moim zdaniem to było no, lepsze, jeżeli ma to pokazać rzeczywiście, jakie elektryki są fajne pod względem jazdy takiej miejskiej. No to w takim razie to by się przydało, żeby... Pokazuje mi, że 7 minut. 2 km będę jechał 7 minut. No dobra. 2 km to nie zawsze strasznie daleko. Już prawie tam jesteśmy. Ale wydaje mi się... Jedna troszeczkę lipa. No i co? I na światło na czerwone, tak? I teraz czekamy na czerwone. Nie, też o to mi chodzi. Jakby to było zorganizowane. Jakby to zabezpieczało jakieś służby. To mogliby tak pokierować ruchem, żebyśmy nie musieli stać na tych cholernych światłach w tym cholernym korku. A tak to... O, teraz ten Clio włączył mnie. Teraz skręć w prawo w Drewnowska. O. Tak, i teraz też ludzie też przechodzą normalnie na przejściu dla pieszych. Przechodzą ludzie, tak? Na trasie przejazdu. No, nie tak sobie to wyobrażałem. No. Zdecydowanie nie tak. Sorry, no, ale facepalm. Może dlatego tam skręcali inaczej, żeby w tym korku nie stać, no ale... Straszna tu jest lipa i strasznie to jest zakorkowane wszystko i... Nie wiem, właśnie to przez nas zakorkowane, czy po prostu tu jest zakorkowane. Ale całe miasto jest, kurde, zakorkowane. Tutaj, gdzie my przejeżdżamy. Już widzę, co sobie lokalni myślą o nas, jako o FV-klubie, kurde. Czy o tych elektrykach, no... Tak. Ci się wpychają, ci coś tam, teraz może... Mi się uda przejechać, też nieprawda. Jadę za spaliniakiem. Za mną jedzie, co? Spaliniak, a jadrze. No taki przejazd elektryczny sport. Chociaż nie no, w sumie teraz nie powinienem mówić, bo w ogóle większość pojechała gdzie indziej. Nie w tą Drewnowską, co teraz jedziemy. No a teraz tutaj jedzie normalnie ten rowerzysta. Ja się muszę rozejrzeć, dobra. Jedziemy. Nie wiem, czy jechać za tą Teslą, czy spróbować pojechać tam. Gdzie jechali tamci? A spróbuję tu. Czemu nie? Z
Za 200 metrów skręć w lewo księdza Jana Długosza. Dobra, spróbujemy tędy przejechać. No ja tam widziałem, jak oni skręcali gdzieś tutaj w większości. Manewr ryzykowny, ale no muszę spróbować. Dobra. Za 200 metrów skręć w lewo w Zygmunta Lorenza. On mi mówi, że tamtędy może nie przejadę. No. Spróbuję wrócić na trasę. A jak mi się nie uda, to mi się nie uda. Trudno. Wtedy będę maruderem. Teraz skręć w lewo w Zygmunta Lorenza. Wydaje mi się, że ja mogę tutaj dojechać do... O, właśnie. Do Srebrzyńskiej ulicy. Za 200 metrów skręć w lewo w Srebrzyńska. Tak. Jest niby dłużej, ale... Może będę w stanie... Teraz skręć w lewo w Srebrzyńska. Tak. To tutaj skręcali. Dobra, Srebrzyńska ulica. To tutaj widziałem wszystkich, jak skręcali, więc jest nadzieja, że wrócę na tą trasę. Let's go. Później pojadę tak, jak mi mówi. A on mi mówi, żebym... Momencik. Sobie zobaczę na mapkę. Nie, pojadę po prostu prosto. I spróbuję z tej strony jakoś. Jak się nie uda, to się nie uda. Tam jest jakiś parking czy coś. Oj, słuchajcie. Jedziemy. Teraz skręć w lewo w Ludwika Waryńskiego. How about no? Jedziemy prosto. Teraz mi każe to w ogóle objeżdżać. Ciekawe czemu. Jeżeli się okaże. Że tam nie ma przejazdu. Za 200 metrów skręć w prawo w cmentarnia. No tak, bo ten robi jakieś dziwne rzeczy. Ty możesz mi łaskawie dać przejazd. Dziękuję. Tak, tu jest zamknięte. Jest zakaz wjazdu. No bez jaj. Czyli tamto to była jedyna prawidłowa droga, to... Czekajcie, no to jak to w końcu? Bez sensu totalnie. Dobra, spróbujemy zaraz cię przepuścić. No jedź. Teraz
kręć w prawo w cmentarnę. I cyk, dobra. Dobra. Jedziemy zgodnie z tym, jak mnie teraz prowadzi. Już nie kombinujemy. Za 8 minut powinniśmy teoretycznie być w manufakturze. Za 200 metrów skręć w prawo w Ludwika Waryńskiego. Okej, dobra. Teraz skręć w prawo w Ludwika Waryńskiego. Pokombinowane to strasznie, ale dobra, w prawo. Waryńskiego, dobra. Cykl. Nie mam pierwszeństwa, dziękuję. Za 200 metrów skręć w prawo w księdza Jana Długosza, a następnie skręć w lewo w Stefana Okrzei. No, będę musiał powycinać to. Lipa straszna. Teraz skręć w prawo w księdza Jana Długosza. Prawo w Długosza, dobra. Tutaj mogę? Mogę, dobra. Cyk. Teraz skręć w lewo w Stefana Okrzei. Dobra. No i jedziemy z powrotem w ten koras. Proszę Państwa, jedziemy do Korka. Ale super akcja. ...39% baterii. O, jesteś, słuchajcie, no... Co ja więcej mogę powiedzieć, no... Myślę, że to mówi samo przez siebie. Mogłem popełnić błąd w tym, że nie wbiłem sobie trasy przejazdu do... na mapę, tak? No, ale kurde... Nie przyszło mi w ogóle do głowy, że to może być w ten sposób zorganizowane. Więc może w przyszłym roku lepiej sobie z tym poradzę. Natomiast wydaje mi się, że mogłoby być to lepiej zorganizowane. No nic, jadę tam. Nie wiem, jak tam wjechać do tej manufaktury, czy coś. No. Lipa straszna. Za 200 metrów skręć w prawo w Drewnowska. Powiem tak. Może i to miało swój urok, jak to była jeszcze jakaś oddolna akcja. I nie było to tak organizowane, tak? Tak powiedzmy profesjonalnie, no ale to jest kurde zorganizowana akcja, no to i to takie dość duże, bo FV Club nie jest wcale małym tutaj przedsięwzięciem, a PSPA to już w ogóle nie, więc
Będę miał materiału, a materiału do najpierw złączenia, bo taczometra sama tnie, a później pocinania. Nie wiem, no, czy śledzi dalej mi twarz, czy jest jakiś dziwny kadr, czy coś, tak jak mówię. Ciężko mi to sprawdzić w tym momencie. Na tym statywie, co mam tutaj w samochodzie, też słabo bym powiedział. Raczej słabo. Na telefonie, telefon mi się rozłączył, na telefonie mogę za wcześnie sprawdzić. Dlatego tam wcześniej na pewno jest lepszy materiał z samego startu. No. Oby w tej manufakturze była jakaś fajna ta impreza, ta manufaktura elektromobilności, że to się nazywa. Jakbym nie kombinował, to już bym pewnie był. Pierwsze 6 minut, tylko nie wiem, czy wlicza w to korek. 1,5 kilometra, 6 minut, no musi wliczać w to korek. Czyli jeszcze 6 minut, słuchaj, jeszcze 6 minut. I cały ten cykl się skończy. No już żadnych elektryków nie ma przede mną, ani ze mną. Jestem totalnie już. Wyłączone. Próbowałem przekombinować oczywiście. Gdzieś tam wrócić tam, gdzie tam inni jechali, ale nie. Kurczę, to jest... Na pewno w jakimś stopniu to musiało być uzgadniane, przynajmniej ten start, ale nie ma żadnej kurde mety. Ale nie sprawdziłem, skąd się tam bierze. No, sprawdzałem tą trasę, ale bardziej sprawdzałem punkt startu, a nie metę. No i widzicie. Mówi się, że kierowca elektryka tak wszystko super planuje zawsze i tak dalej. Nie wszyscy. I nie zawsze. Ale pierniczę. No pan, nie mam co. Co mam wam opowiadać? Co jest ciekawego w tym, że sobie jadę wśród po prostu normalnych spalinowych, nie widzę ani jednego ciekawego elektryka. A o to by tu chodziło. No wcześniej to było, znaczy teraz. Teraz skręć w prawo w Drewnowska. Teraz trzeba skręcać w prawo. No. I znów. Do normalnego ruchu spalinowego. Znaczy nie tylko spalinowego niby. Elektryki też mam, tylko że ja nie widzę tych elektryków. Bo wszystkie chyba przyjechały na nasz zlot. Nawet jeżeli nie wszystkie, to... No to kurde, no... Nawet widowisko nie jest, jakby ktoś chciał to pooglądać. Cała idea pod tytułem dużo elektryków na raz. I troszeczkę rozmywa.
No to ja mówię, no ja myślałem, że otworzę okno. Pokażę, słuchajcie. Jedziemy sobie przez miasto elektrykami. Cichutko, fajnie, nie ma spali, można okno otworzyć. Nie. Okno lepiej zamknięte, bo zaraz nawieje spalin z innych, kurde. Po Modlinie było najlepiej pod tym względem, naprawdę. Tutaj. Tam jest gdzieś parking. Manufaktura Czarskiego. My jesteśmy na Czarskiego. No nie, zaraz będziemy wjeżdżać na ulicę Czarskiego. Na pewno będę musiał podzielić ten materiał, bo tu przez większość czasu się albo powtarzam, albo za dużo się nie dzieje. Muszę tu przemontować tak, żeby pokazać najlepsze momenty. Tyle. Tak dużo tych elektryków, a mimo wszystko, no tu stacja moja, mijamy stację paliw moja. Ale przy tej nie ma ładowarki. Dobra. Ja mam nadzieję, że się to bije do ładowarki. Ale mówię, prawdopodobnie tylko to zrobię, chyba że będzie coś bardzo fajnego, do czego uznam, dobra, muszę wyciągnąć kamerkę i wam to pokazać. Znaczy myślałem, że takim gwoździem programu będzie ten przejazd. Głównie gwoździem programu było to spotkanie wcześniej, ale to było bardziej jednak... No nie wszystko jestem w stanie, nie wszędzie jestem w stanie nosić kamerę, nie wszystko jestem w stanie nagrać, to też nie o to chodzi. Wtedy ja bym nic nie skorzystał z tego wszystkiego. A też nie wiadomo, czy bym coś ciekawego wtedy złapał. Tu jest niby manufaktura. Ale nie wiem, jak to działa. Ja na razie jadę tak, jak jest. Jest w ogóle tutaj wszędzie spalinakami pozostawiane. Ten parking dla autokarów, co tutaj jest na mapie, nie wyświetla. Czy jest gdzieś parking dla tych, co tam na slot, czy też po prostu będzie trzeba szukać miejsca do parkowania jeszcze? Bo jeżeli to drugie, to naprawdę. Na razie jest, kurde, no słabo jest, słabo. Nie, dobra, jedziemy dalej w ulicę Drewnowską, jednak Czarskiego mi pokazywało, że tu jest, ale jedziemy dalej w Drewnowską. Ajajo. Kabriolecik. Nie dość, że głośno, jeszcze nie rozumiem, jak wśród po prostu spalin można jeździć z otwartym dachem. No ale cóż. Proszę Państwa, ruchy, kluchy. Czy to
4 minuty, jest 13.17, już chyba ponad godzinę ten przejazd trwa. Mój. Nie mówię, że wszystkich, ale mój trwa ponad godzinę, dobra. Jechać. Będzie spokój, no. Halo? Dajcie spokój, no jeszcze normalne. Normalne przejścia. Piesi, rowerzyści. Wszystko. Dobra, buspas jest chociaż tyle, że tu jest buspasik. Dobra. To jedziemy tym buspasikiem. Skorzystamy. A co? Bo mogę. Ominąć ten korek nieszczęsny. Dobra, manufaktura jest tutaj. Tak. Zaraz będziemy skręcać, nie? Nie no, chyba tak. Chyba nie. Chyba kurde, nie wiem. Dobra, czekajcie. Sędzić Tesla. Tesla jadą prosto. Okej, chyba ich znalazłem. Mam nadzieję. Bo widzę to gdzieś elektryki znowu. Co z tymi światłami? Za 200 metrów skręć w prawo i pozostań na Drewnowska. Dobra. Przejadę tutaj. Okej, dobra. Kia. Niro. Nie no, no. Sześć. Są ponumerowane chyba parkingi do tej manufaktury. No, dajcie, że spoczuj po prostu. Tam jeszcze gdzieś elektryki widać? Coś tam widać. Tak, są. Dobra. Znaleźliśmy ich. Czy ja mogę się tu wbić? A nie. Warszawska Teselko, dziękuję. Co? Kia. Kia. Coś się... No, po prostu, dobra, widzę manufakturę, widzę co się... To jest fajne, to mogę wam powiedzieć, że na tej manufakturze jest taki... poprzyklejane takie figurki, co się niby wspinają po, takiej cedlanej ścianie i to... To mi się podoba. Manufaktura. Jeżeli będziemy musieli szukać miejsca do parkowania tutaj, to
będzie słabe. Natomiast wydaje mi się, że skoro to jest event w manufakturze, a my uczestniczymy w zlocie, bo powinien być jakiś wydzielony dla nas parking. Ale to tylko, jeżeli się pojechało dobrze. Wszystko jest podkorkowane, bo tu musi być ta manufaktura, to musi być takie centrum po prostu, nie wiem, handlowe Łodzi. I po prostu normalnie ludzie w sobotę chcą sobie tutaj na zakupy przyjechać. Więc jestem bardzo ciekawy. Bardzo jestem ciekaw. Albo nie tak bardzo, ale... Jak to będzie? Elektryczne autobusy też czasami jeżdżą i słusznie popieram. Więc ja już pojadę tak jak inni jadą. Jeżeli będą skręcać, to będą skręcać, jeżeli nie, to nie, ale... Drewno owska. Ujeju. Dobra. Jedziemy. Co tutaj? Fajnie, dobra. Już mnie jakieś pierwsze wystąpienie pewnie omija. Nie mam o czym mówić. Naprawdę. Nie mam o czym do was mówić. Poza tym, że jadę między innymi Teslami, chyba i Y-kami dwoma. Teraz skręć w prawo i pozostań na Drewnowskach. Skręć w prawo mi mówi. A jak oni jadą? Prosto czy w prawo, czy co? Prosto jadą. Dobra. Bo jeżeli tak, zmierzę 6 minut 300 metrów. Aha. Fajnie. No i pisze, że mogę tędy pojechać, ale... W nie widzę, którędy. Że mogę tutaj w prawo skręcić, ale... Inni nie jadą w prawo, a ja jadę za innymi, więc jest jak jest. Już za mną coś innego stoi, tak? Tak, już za mną jakiś spalniarz znowu stoi. No i to jest to. Jak ma być przejazd fajny, czyli inni wprawią ład. Nie. Prościu. Dobra, muszę teraz czekać. Lipa straszna.
Tu skręcają, tutaj, kurde, chaos jest. Co, my rozumiem, z tamtej strony pójdziemy, czy jak to? Panie w Tesli, albo pani, albo ktokolwiek. Jezus Maria, dobra. No lipa, dobra. Dobra, ja zakończę tą nawigację na razie. Z drugą stronę jakiś lif. Mam nadzieję, że ten przede mną wie, gdzie jedzie. Ale chyba mamy tutaj zawrócić. Jak pamiętam, że mieliśmy gdzieś zawrócić i tam wyjechać z drugiej strony. Dobra, to chyba po prostu jadę za nimi. Kurde, zaczyna mnie to już męczyć. Pocięty materiał jak cholera. Będzie pocięty. Jak fajnie, elektryki stoją w korku. Fajnie. 38% baterii. Bardzo w ogóle. Tak, wszyscy tu jadą, dobra. Dobra, jesteśmy na trasie przejazdu oficjalnie z powrotem. I teraz będziemy skręcać w prawo, dobra. Tak, bardzo jestem zawiedziony organizacją tego. Będę musiał powypytywać, czy to po prostu tak wygląda, że taka jest idea, że po prostu mnóstwo elektryków jedzie w miasto? Czy przejeżdża przez miasto? Jo, dobra. Zdecydowanie jestem na dobrym tropie. Gdzieś się zagubiłem, ale wróciłem. Tam ci. Nie wiem czemu skręcają w lewo. EQA jakiś. Mercedes EQA skręca w lewo. Czyżby już się, że tak powiem. Poddali. Może już się poddali. Ja się jeszcze nie poddaję. Jedziemy.
Jak się uda trafić do końca, to jedziemy kurde do końca. A jak się nie uda, to się kurde nie uda. Nie no, żeby nie było. W samochodzie ogólnie siedzi się przyjemnie, tylko po prostu cała sytuacja jest troszkę denerwująca, no. Cała sytuacja jest po prostu denerwująca. Zwłaszcza, że miałem wygórowane oczekiwania się okazuje, no. To co do całego wydarzenia. Za mną znowu drugi Y, czarny. Dwa czarne Y z Warszawy. Ciekawe, czy to... Widzę tablicę z Arwala. I cyk, dobra. Tak masakrycznie jest to zablokowane wszystko, że ja nie mogę. Cyk. I czerwona trójeczka. I Opel Mokka. I widzę tutaj, że dobra, zjeżdża. Ja też będę zjeżdżał, bo jak wszyscy jadą tam, to znaczy, że coś to znaczy. Dobra, 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 panie. A, to znaczy, że nie skręcamy tutaj, tylko jedziemy prosto. Of course. Przecież tutaj się nie skręca. Tej drugiej Tesli chcę po prostu skręcić na ten pas. Nie do końca to zrozumiałem. Ja będę stał, ja rozpuszczę. A, pięknie. Z Arwala widzę. Dobra. Panie Arwal. Wjeżdża pan. Czy panie Arwal, panie Idrzej tak naprawdę. Jedź, dobra, wszyscy jadą i teraz ja. A ktoś następny chce wjechać, ale to nie, to spalinówka, dobra, to spalinówka, to se może za mną wjechać. I teraz, kurde. Nie, te spaliniaki zaraz będą się tu... No jeszcze tarcówka, zaraz będą tutaj ludzie się wbijać też. No nie, niestety miałbym wpuszczać. Nie, 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 nie. Tak się bawić nie będziemy. Jednego wpuszczę jeszcze na przedzie.
wiem, kurwa. Lipa jest straszna. Lipa jest straszna, wam powiem. Jesteśmy znowu na pewno, no połączyliśmy z jakimiś innymi z tego przejazdu, no ale... Strasznie to, kurde, słabe. Mówię, mam nadzieję, że parking chociaż będzie wydzielony. Jak ja widzę, co się dzieje, to jeszcze... Jak znajdę miejsce do parkowania, to do domu będę musiał już... Do Krakowa będę musiał wracać. Nie mówię, że już nigdy na ten zlot nie przyjadę tutaj do Łodzi. Bo jednak fajnie jest uczestniczyć w przejeździe, gdzie taka masa elektryków jest, ale nie w ten sposób zorganizowanym, no. Kurde. I co, ten autobus też będzie, też chce tu zjechać, no super. Wszyscy chcą wjechać. Sami widzicie. Tak długi materiał, że ja to potnę. Na pewno potnę ten materiał. Też się powtarzam, wiem, ale trudno. Dobra, panie. Dajcie mi przejechać i zaraz cię wpuszczę. Okej. Okay. Panie autobusie, proszę się wpuścić. No. Tam widzę EV Experience, meta. Meta, słuchajcie, widzę metę. Tam z tamtej strony. Czyli jest jakaś meta i ja do niej dojadę. No. Jest jakaś meta i ja do niej dojadę. Oh. No, coś słychać. No, pewnie tam jest ta scena albo coś. No, was zobaczymy. Ale, że tak powiem. Stoimy w korku. Co tam się dzieje? Tu trzeba w prawo. Ten jedzie prosto, my jedziemy w prawo. Trąbią, kurde. Ktoś denerwuje bardzo. No, mamy światła. Teraz tak.
Są dwie opcje wjazdu. Najlepiej będzie, będę patrzył, gdzie inni jadą, bo nie wjadę. Muszę dotrzeć na metę. Już przeżyłem ten przejazd. Pogubiłem się, znalazłem, kurde. To niech chociaż będę miał to, że przejadę przez tą metę. Coś pojechało na strzałeczce, a teraz będziemy jechać na normalnie. A za mną kto jedzie? Spaliniak. Dobra. No i co tam? Aha, bo tu też korek na samym skręcie. No. Jadą, 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 jadą. Tesla, 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 Tesla. Oczywiście same Tesle na razie. Przede mną. Tu jest jakiś przejazd, tak. Tu jest przejazd. Czy ten pan będzie chciał przyjechać? Oczywiście. A, nie, bo tu są światła. Czyli tu są światła. Tu ja się w sumie pytam. Co się stało i dlaczego ja nie mam świateł, ale dobra. Nie no, jadę po dobrej stronie. Okej. Okay. Widzę policję. Może jest w końcu jakieś zabezpieczenie. Tego całego. Tej całej kurde imprezy. Tak. Nie. No. Wielki przejazd elektryków. Przede mną Tesla, ale za mną spaliniak. Vienna House, Andeles. Dobra. O, i tu przez, dobra, przez bramę manufaktury wjeżdżamy. Dobra, jest, słuchajcie. Możemy otworzyć okno. Wjeżdżamy tu przez bramę, a tu ludzie łażą. Dlaczego tu ludzie łażą? No. Słuchajcie. Coś ochrona. No ale teraz, teraz dopiero słychać to. Myśmy wjechali na ten korowód z powrotem. Z powrotem zrobiliśmy korowód. To teraz słychać, no co prawda stoimy, ale cisza. Dobra, no i teraz mogę opowiadać.
zobaczyć. A za mną co? Za mną jest... Tesla. Właśnie chyba sprawdzić, co tam się dzieje. Puszczają po 10 samochodów. Aha. No to czekamy. Puszczają po 10 samochodów. Nie no, ludzie są, oglądają. Dobrze. Fajnie. Czekamy, po prostu będzie runda finałowa, honorowa. Za ten przejazd to mi się kurde należy. No widać, jak jest. Ludzie chodzą. Dobra, teraz muszę wymanewrować wśród tych ludzi. Diabelski młyn. Fontanna. Nie będziemy tu przejeżdżać pod tą metą. A to w ogóle nie jest zabezpieczone. Ludzie sobie chodzą między tymi samochodami jak chcą. No, będzie widać. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, 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 dobra. Proszę, jakieś coś jest, to się ciasno strasznie. Jeszcze mówią, żeby wjeżdżać, to wjeżdżamy. Brama jest! Dobra, to jest fajne. Tu jest fajnie, bo tu fontanny są takie. I wzdłuż ten fontan jedziemy taką aleją. A z drugiej strony... wygląda na rowery elektryczne. Widzę. Aha, jedziemy za panem ochroniarzem na Segwayu. Tesla Owners Poland. Widzę flagi. Jedna właśnie się przewróciła. No cóż, profesjonalizm w pełnym wydaniu. Prawie jak ten mój film.
No a teraz to się coś dzieje. Ten cały przejazd przez miasto to może pociąć, ale tutaj już chyba... No może opowiadać, że tu gdzieś Wesołe Miasteczko jest zrobione. Przejeżdżamy koło... Manuar to się nazywa. Okej, okay. I wydaje się, że będziemy wjeżdżać na jakiś parking dedykowany. Jest parkowanie! Słuchajcie, parkowanie zrobili! To jest na plus jednak. Ktoś coś pomyślał, a nie tylko... No piękny jest. Ładowarki już pozajmowane. Dobra, mamy pan tutaj. Dobra. Zaraz mnie będą ustawiać na parkingu. Nie mogę teraz. Pan ustawia się za. Dobrze. Za nim. Dobra. Uwaga. Jeszcze pan jedna dojeżdża. No, jeszcze chwila. Ale siara, krzywo stanąłem, trzeba wyrównać. To bardzo, bardzo ostrożnie. Wieje, trochę chłodno, ale damy radę. No nie, jeszcze zdjęcie dronem, a bardzo krzywo, dobra, uwaga. Zresztą ten krzywo strasznie krzywo jest, dobra. Jeszcze troszeczkę, chociaż żeby... Chyba stoimy. Jest! Przejazd zrobiony. No, myślę, że event jest warty takiego przelotu. Tutaj mamy strefę rowerową. Bawią się dobrze. I tutaj będziemy przechodzić. To jest w ogóle zarąbiste. Te fontanny. To nie jest niejaka część eventu. Tam jest brama tylko, co żeśmy przeżyli. Ale po prostu ta aleja tych fontan robi na mnie wrażenie duże. Jestem tutaj pierwszy raz w tej manufakturze. No i tak. Ważna informacja dotycząca przejazdu, to co się tak denerwowałem, rozmawiałem z Łukaszem z FV Klubu i no, on powiedział, że nie za bardzo dało się to zrobić inaczej, bo łódź jest rozkopana i ta trasa jest rozkopana po prostu i tam i tak by te korki były, a zabezpieczenie sprawiłoby, że jeszcze bardziej by sparaliżowało to miasto, więc no, odbyło się to w takim trybie, w jakim mogło się odbyć. Tylko no cóż, karuzela. Tutaj Volkswagen Financial Services
wystawiło, kurde, ile? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ID bazów. W różnych wersjach kolorystycznych. A tu? Tu jest parking. Tu jest parking. Parking TV klubu. To, gdzie tutaj parkowaliśmy, tam stoi moja Tesla. Dużo Tesli w ogóle jest, ale jest i proszę bardzo, jest i Toyota BZ4X. Jest i, to muszę wam pokazać, bo oni dojechali z Gdańska, nasi koledzy z Aiona. A tu Niro, Volkswagen, Mercedes, Renault, Peugeot, Mustang, Leafy, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6, BMW X, no mnóstwo różnych, Ioniq 5. Natomiast tam jest nasz gwiazda, czyli Aion krakowski, który przejechał z Krakowa do Gdańska. A tu Subaru Solterra. I Leafy, i Tesle, Kona, Porsche Taycan, Dacia Spring, ID Bus, Tesla Plaid. A tu taki maluszek. Jak on się nazywa? Bike. To chyba już na tym było. Na ekozlocie też byli. No. I proszę bardzo, tu. Volvo. A tu złota Tesla. Na złoto oklejona. Tu ten BMW i4 w tym fajnym oklejeniu. To już żeśmy widzieli na EV Experience. Tutaj Mercedes EQV. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Ja teraz nagrywam, więc... Nagrywaj. Zaraz się zobaczymy. No. Takie przykład. Mnóstwo Tesli. Tu jest Ioniq 5. Nie wiem, czy nie ten sam, tylko z drugiej strony. Już się lubię. No, troszkę tych samochodów, jak widać, przyjechało i jest. A tu ośmiornica. Fajnie. Eska. No, to jest mnóstwo. No, natomiast jeżeli chodzi o sam resztę eventu, jest namiocik EV klubu i sobie tam stoją. Jest Buddy Match z Mobility, który tutaj gdzieś ładowarkę podobno zbudował. Jest Niva Demo Electric, czyli na to wygląda, że elektryczny ciągnik siodłowy. Jak mówiłem, V Club, jest EV Reaper, są zimne. To tego jeszcze nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Jest i NIO. Jest Mustang. NIO są dwa. ET5 i EL7. No. Na ekrozlocie były trzy. Tu Cupra. Aha, Cuprę wystawia. Zimny wystawia Cupra. Cupra Studio Łódź Brzeska. No dobra. Cupra Studio. Greenways. Ioniciem chyba klasycznym. Blackbox, Shell Recharge i tam flagi Tesla Owners Poland. Natomiast Tesla Owners Poland, z tego co widziałem, nie ma za bardzo swoich Trzeba po prostu
swojego namiotu. Dobra. No. Tak jest. Proszę bardzo, piąty zlot TV Klub Polski. Mobilne studio Ford E-Transit. To jest mobilne studio. Czyli co tu można zrobić? Można sobie uciąć podrawędkę. Chyba. No, tak to wygląda. Jest jeszcze tam DPD się wystawia z tymi rowerkami swoimi i z tymi, z tym, że jeżdżą tymi Mercedesami dostawczymi. No i w sumie tyle z zewnątrz i jeszcze coś jest w środku podobno. No to zaraz zobaczymy. Całkiem fajny event, taki porównywalny, może troszkę większy niż EcoZlot. Pod względem wystawców. Na pewno fajne jest to, że tak dużo przyjechało po prostu członków FV Klubu, użytkowników, elektryków, bo się fajnie, fajne rozmowy prowadzi. No w środku też nie jest gorzej. Mamy Budimersa, wystawia tu swoje ładowarki, słupki. Mamy BMW Premium, coś tam, Arena. Manufaktura dobrej energii. Manufaktura nowej mobilności, właśnie. To jest scena. No. A reszta to jest po prostu galeria handlowa. Także chyba jednak... No, jeszcze szersz. No, także... I ten zimny. Czyli tutaj bardziej... rolapy. I scena. No. Więc tak to wygląda. Gdzie można coś zjeść za chwileczkę. Fajnie. Powiem tak. Może przejazd nie był taki fajny, ale jednak bycie częścią tego całego eventu jest fajne. Słuchajcie, słuchajcie, udało się. Co prawda troszkę mi się krzywo tutaj przykleiło. To kółeczko jest takie nie do końca koślawe, ale jest. Tesla Owners Poland, zaraz obok naklejki i FV Klub Polska. I co ważniejsze, dostałem jeszcze w prezencie ramki Tesla Owners Poland też na rejestrację. Także super. Takie rzeczy tutaj na zlocie FV Klubu się dzieją. No i cyk, po evencie. Baterii mamy jeszcze 36%. Tak, 36%. No ale tutaj jak chciałem jechać, to mi mówi, że przez Ludźmierz. No mógłbym jeszcze teoretycznie jechać przez Greenwaya na Rokicińskiej, ale myślę, że ten Ludźmierz może być całkiem niezłą opcją. Więc chyba tak pojadę. A statystyka na teraz, mamy taką statystykę, że... No, zaraz pokażę. ...296 km, 51 kWh i 172 Wh na kilometr. Tak to wygląda. No i teraz chciałem Wam pokazać, ponieważ udało mi się zarejestrować wyjazd z manufaktury Teslą. Już w momencie jesteśmy wyjeżdżenia z parkingu FV Klubu. Tutaj już widać, że już lekkie pustki są. Już dużo ludzi pojechało. No i co było nietypowe w tym, no to za chwilę będzie widać, jak tutaj wjeżdża o właśnie pan ochroniarz na Segwayu
i prowadzi mnie tutaj przez tłum ludzi. Praktycznie jadę po tym rynku manufaktury tak zwanym, czyli tym placu zaraz przed galerią. Tutaj widać to całe miejsce, gdzie ten event się odbywał. Z tyłu, z prawej, no i na prawym i lewym repeaterze. No. I jak widać tutaj pan na Segwayu z przodu prowadzi mnie przez ten tłum ludzi, ale już odjechał i teraz jest drugi pan ochroniarz, który mnie niejako przejął. I tutaj powolutku mnie wyprowadza przez taki przejazd tutaj pod budynkiem, przez taką bramę. I teraz widać, że tu dalej kręci się dużo ludzi, po prostu prawdopodobnie idą na zakupy, czy nawet jeżeli tam w evencie brali udział, po prostu przez tłum ludzi. O, tutaj i tutaj pan ochroniarz mi powiedział, że mam jechać dalej i prosto i mnie i już mi pokażą drogę następni ochroniarze. I tutaj jest pierwszy, który właśnie pokazuje, gdzie mam skręcić. I dojechałem tutaj do takiego szlabanu, który tam pan obsługiwał. Musiałem tutaj no chwileczkę zaczekać. No ale nie za długo, zaraz powinien się szlaban otworzyć. No, za mną jakiś spaliniak dojechał. No i za chwileczkę tutaj szlaban się powinien otworzyć. O, właśnie teraz. I teraz już praktycznie jest tak, że wyjeżdżam z terenu tej manufaktury i włączam się już do normalnego ruchu ulicznego. No, także teraz ciekawostka. Jesteśmy w Ludźmierzu, na Superchargerze. Przejechaliśmy 310 km, łącznie 55 kWh, 176 kWh na kilometr. Czyli rośnie, dlatego też, że było podgrzewanie baterii. Jak widać, dystans, obecna trasa, czyli od uruchomienia, no to zużycie jest kosmiczne. No ale teraz podgrzewaliśmy baterię do ładowania. Mamy ostatecznie 31%. Prognozuję ładowanie około pół godzinki. To pół godzinki, to akurat, żebym się przeszedł tutaj do hotelu i może coś sobie, choćby jakąś kawkę i coś zjadł może też. Myślę, że taki jest plan, a tutaj się ładuje między innymi EV Reaper Garage, czyli ludzie ze zlotu też tu przyjechali. No, dobra, to ja idę na... To ja się podpinam i idę coś zjeść i na trawkę. Widzimy się potem. No i jesteśmy doładowani do 93%. Ja jestem po obiadokulacji i kawce, a załadowaliśmy się za tyle, za 90 zł 65 groszy. No i tyle, a dojedziemy według prognoz 22% baterii. No to jedziemy. Zamelduję się, mam nadzieję, już z domu.
No i to byłoby na tyle. To będzie koniec wyjazdu. Dowieźliśmy 16% baterii. Jest godzina 21:53, więc jesteśmy troszkę wcześniej niż nam prognozował, ale jest też troszkę mniej stan baterii jest mniejszy. Troszkę więcej energii zużyliśmy niż nam prognozował. I tutaj pisze: niski stan baterii. W niższych temperaturach ilość energii dostępnej z baterii będzie znacznie mniejsza. Zalecamy naładowanie go teraz. No nie będę go ładował teraz, ale pewnie niedługo trzeba będzie. A jak wygląda statystyka? Statystyka wygląda następująco. Łącznie przejechaliśmy 618 km. Zużyliśmy 110 kWh, a średnia energia to 179 Wh na kilometr. A skąd taka? Zaczynamy od ostatniego ładowania. Zrobiliśmy 308 km. Zużyliśmy 56 kWh i średnia energia to jest 182 Wh na kilometr. I tutaj chcę zaznaczyć, że to w większości była jazda autostradowa, 140 km na godzinę. Praktycznie ciągle, bo był w miarę mały ruch. Więc tak to zużycie się wygląda. No. A ja się z wami żegnam. Myślę, że mimo pewnych niedorodności i pewnych rzeczy, które były troszkę może gorsze, sam event był warty pojechania na niego. Myślę, że zwłaszcza dla ludzi. Dlatego, że po prostu tam się zjechało tyle użytkowników aut elektrycznych, tyle praktyków, tyle też moich znajomych, niektórych. I naprawdę fajnych, otwartych, miłych ludzi. No, a że można było coś ciekawego zobaczyć albo posłuchać, to tylko taki miły bonus. Trzymajcie się i do następnej, nie wiem, relacji, vloga, cokolwiek mi się uda zrobić i do czego zabrać. Trzymajcie się, cześć.